Obrzydliwe, co zrobił prezenter Dzień Dobry TVN. Rozenek mało nie zemdliło. W Dzień Dobry TVN miała miejsce zaskakująca scena. Robert Stockinger wprawił w osłupienie Małgorzatę Rozenek i Krzysztofa Skórzyńskiego tym, co zrobił przed kamerą. Musimy dojść do siebie, skwitowała popis kolegi Małgosia. W Dzień Dobry TVN prowadzonym przez Małgorzatę Rozenek Majdan i Krzysztofa Skórzyńskiego doszło do zaskakującej sytuacji. Sprawcą zamieszania był Robert Stockinger, który swoim zachowaniem wprawił w osłupienie prowadzących i zapewne sporą część publiczności. Małgorzata Rozenek z wrażenia aż zasłoniła usta, mina Skórzyńskiego też nie wyrażała zachwytu. Co zaszło na planie śniadaniówki? Dzień Dobry TVN, Robert Stockinger wypił surowe jajko. Z okazji pierwszego dnia wiosny prowadzący Dzień Dobry TVN zachęcili widzów do dzielenia się wspomnieniami związanymi z tą datą, a zwłaszcza Dniem Wagarowicza, który przypada właśnie 21 marca. Nadesłane wiadomości omawiał na antenie Robert Stockinger. Jedna z internautek napisała, że w jej szkole za wagary groziła kara polegająca na wypiciu surowego jajka podczas apelu. Prezenter nieoczekiwanie nawiązał do tego osobistym wspomnieniem i wyznał, że w dzieciństwie sam wypijał surowe jajka, a serwował mu je sławny ojciec, znany z klanu Tomasz Stockinger. Tata twierdził, że tak jest szybciej, bo nie musi robić jajecznicy. Dziękuję, tato. Powiedział prezenter i przygotował sobie jajeczny napój. Stockinger wbił do szklanki jajko i wypił je jednym haustem. Małgorzatę Rozenek przytkało z wrażenia. Aż zasłoniła sobie usta ręką. Musimy dojść do siebie. Nigdy bym tego nie zrobiła, wydusiła z siebie po chwili. Szacun, dodał Krzysztof Skórzyński. Wypilibyście coś takiego?